naszych pani, pani Barbary Podufalskiej, pani Janety Olszewskiej, żebyście porozmawiali z pracodawcami, oni posłuchali was, wy posłuchali ich, bo za chwilę koniec szkoły i za chwilę trzeba będzie decyzję co do przyszłości swojej praktyki. Szanowni państwo, słuchajcie, bardzo proszę, mamy bardzo mały czas, to wy macie słuchać cierpliwie tego, co państwo mają do powiedzenia, bo to jest bardzo ważna sprawa dla was, żebyście wy poznali tą specyfikę, że za chwilę po szkole będziecie mogli znaleźć pracę. Ci ludzie są przyszli po to, żeby wam powiedzieć, jak trzeba działać, nawet jako uczniowie, żeby można było tę pracę znaleźć, a państwo, żeby poznali naszych uczniów, że są to wartościowi ludzie, którzy mogą w przyszłości być dobrymi pracownikami. Oddaję głos pani dyrektor, która prowadzi nasze dzisiejsze spotkanie. Państwo zaprezentują krótką charakterystykę swoich zakładów pracy, jakie warunki są pracy, w jakich zawodach można pracować u nich, ewentualnie warunki, na przykład na jakich zasadach są przyjmowani pracownicy do tych zakładów, króciutka charakterystyka poszczególnych zakładów i później będzie czas na to, żebyście mogli zadawać pytania. Tutaj będą pytania też od was i będzie też pod kierunkiem doradców zawodowych naszych. Będziecie mogli to, te swoje jakieś pytania, niejasności wyjaśnić. Także oddaję głos, myślę, że na początek poprosił pana. Co można u nas robić? Ktoś powie fabryka maszyn. Drodzy państwo, na dzisiejszy dzień mamy około 450 ludzi razem, ale zawsze mieliśmy tyle, co najmniej 2-3 zakłady. Proste zawody to są tokarz, ślusarz, spawacz. Jeśli ktoś z was wchodzący na rynek pracy powie, no dobrze, ale ja tego zawodu tam państwo nie macie. Wiecie, co jest najważniejsze? Żeby ktoś chciał. Niektórzy z was mogą mieć grupy inwalidzkie. Przypominam tylko w ten sposób, bo to też jest bardzo istotna sprawa. Niektórzy mówią, wie pan, bo ja jestem inwalidą. Proszę państwa, to jest nieprawda. Jakieś schorzenie w tym miejscu, ktoś posiada, powiedzmy, na przykład uległ wypadkowi, ma uciętą nogę, ma protezę. Może jest to schorzenie na normalnym rynku pracy. Ale jeśli się zdarzy, to na tym polega system pomocy, żeby temu danemu człowiekowi dostosować miejsce pracy. Na przykład, to może być nawet tokarz, nie wiem, wiertarz, może to być inne stanowisko, gdzie ktoś będzie miał krzesełeczko, włączy maszynę, wstanie, nada proces produkcyjny, może sobie usiąść i spokojnie patrzeć, jak dana maszyna pracuje. Czyli na tym polega sztuka, żeby dostosować to miejsce pracy do waszego schorzenia, gdyby ktoś takie miał. Ale z drugiej strony są pewne przywileje. Korzystajcie z tych przywilejów. Pierwsze, co chciałbym wam powiedzieć, to przede wszystkim weźcie sprawy w swoje ręce. Nie patrzcie na to, że nauczyciele wam pomogą, pomagają. To spotkanie świadczy o tym, ale najlepiej, jak wy sobie sami to traficie, czyli zachęcicie się. Proszę przejrzeć jakieś ogłoszenia prasowe, czy urząd pracy, czy ktoś pyta, czy poprzez ktoś ma swoich znajomych. My jesteśmy zakładem, który ma bardziej taką wąską branżę, nie daje takiej możliwości różnorodności stanowisk pracy. Jak tutaj wcześniej przedmówca mój powiedział, bo zajmujemy się odzieżownictwem, krawiectwem. I w zasadzie ta oferta dotyczyłaby osób bezpośrednio związanych, powiedziałabym wprost, z umiejętnością szycia. Sama ta działalność to jest, nie jest to łatwa. Na pewno sprzedawca nie jest to łatwą pracą, bo 8 godzin jak się biega, to ktoś się troszeczkę ciągnie węszy. Jak ktoś robi dłużej, to za to dostaje pieniądze. Jak są uczciwi ludzie w pieniądzach, to wszystko można pogodzić. Oczywiście państwo się czegoś również nauczyli, ale ze swej strony musicie wykazać również taką inicjatywę, bo to jest dla was olbrzymia szansa. Jeżeli ktoś tam dostaje z was jakąś tam określoną pracę, pytajcie, szukajcie tego swojego opiekuna, chciejcie się naprawdę czegoś nauczyć, wam to bardzo mocno zaprezentuje. Ja zapytam, czy posiadanie zwrócenia o niepełnosprawności tutaj tej klasy z uczniami, która jest pani tutaj, która tłumaczy, jest jeden z przedstawicieli. To jeżeli ktoś wśród was taki jest, jesteśmy otwarci, bardzo proszę, zapraszam. Nie obawiać się, nie czuć się tutaj osłyszony, tak jak wspomniałam wcześniej, tylko śmiało przyjść ze swoją osobą, z propozycją swojej osoby do współpracy.